Ile te woblery są warte, ile kosztują ogólnie na rynku? Trudno, bardzo dostępne, praktycznie niedostępne w Europie. Jeżeli jest w Europie dostępny, to jest bardzo drogi. Trzeba to sprowadzać z Japonii. I taki wobler potrafi kosztować, załóżmy, o coś takiego na Polskę przeliczając, to w granicach 600-550 zł. Jeden. Ale tego jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym obejrzeć wszystko. No, bardzo chciałbym obejrzeć wszystko, jasne. Jesteśmy na finale, właściwie już na samej końcówce zawodów Garmin Fishing League na łódce u Sławka Przybylskiego. Sławek, ile to tytułów już do tej pory? Pochwal się. Dwa razy mistrza Polski i wicemistrza świata. Pięknie, no gratuluję. No i zobaczymy, co Sławek ma w pudełkach. Czyli co, zaczniemy od przyneta szupaki? Zaczniemy w ogóle od... Przynęt okoniowych nie mamy. Zaczynamy od... może od małych przynęt najpierw. No właśnie, powiedz, jak nastawiasz się ogólnie na zawodach na ryby, to najpierw zaczynasz od dużych ryb, tak? Czyli od szupaków. Czy... Od dużych ryb i od dużych przynęt. Okej, okay, dobra. Bo żeby wygrać takie zawody, to trzeba zaryzykować. Żeby zaryzykować, trzeba łowić na początku na duże przynęty. Czyli albo grubo, albo wcale. Albo wcale, tak. No i teraz co? Marki nie będziemy zdradzać, wszyscy będą wiedzieć. Nie, spokojnie, mów jakie marki, no przecież tu nie ma co robić, jakieś wiesz... Całe pudełko Westina od małych do średnich, tak? No jest tego trochę. Szatlizy widzę głównie. Głównie, bo po prostu ja łowię tym, co lubię. Tak? Nie kombinuję, tylko mam kolorystykę i jakieś tam 2-3 rodzaje maksymalnie. Nie? Ale jeśli może być to jakaś podpowiedź ogólnie dla wędkarzy, to widzę, że są kolory bardzo naturalne. I... Takie przełamane jednak tak. Bardzo przynętami jaskrawymi. No tutaj taka naturalna bardzo to jest jedna. O, to jest ciekawostka, to no takie leniwe, nie biorące ryby. Mhm. Mimo tego, że jest duża, ale to tam ona jest leniwa, nie? Super. No to jest, załóżmy, jeszcze wyjedźmy z jakąś klasyką. To kanibal, tak? Otworzysz? I jakieś tam L4, jakieś takie podstawowe, pomarańcz. Ale fajnie, bo tutaj też widać właśnie schemat, co nie? Kolory naturalne i kolory i jaskrawe. Jaskrawe, które najlepiej ja lubię, to pomarańcz i jakieś tam mat tigery tak zwane, tak? Mhm. To jest taka klasyka, może coś zdradzimy z nieklasycznych, nazwy nie zdradzę. Nie zdradzisz? Nie zdradzę nazwy, tylko muszę zobaczyć. Ale krótko mówiąc, nie jesteś minimalistą. Nie. Już pokażemy coś takiego, jakąś ciekawostkę. O. Tak samo, kolorystyka. Takie kolory. I naturalne, tak? Klasyczny strażaczek. I nazwy nie zdradzisz? Nazwy nie zdradzę. Ale wiesz co, to dobrze, nie zdradzaj nazwy, ale powiedz mi, tu widzę takie bardzo ciekawe zbrojenie. A, to jest po prostu taka zawodnicza dozbrojka, dwuramienna zawodnicza kotwica. Zawodnicza dwuramienna kotwica, ona jest przełożona przez hak. No właśnie, ja się najczęściej spotkałem z tym, że te haki do zbrojki były do dołu. Na przykład, ale chyba przy mniejszych gumach. Znaczy nie, to ma znaczenie, jeżeli jest dużo zielska. W ten sposób się mniej czepia zielska, tak? Jasne. Jeżeli kotwica będzie do dołu, to wtedy bardzo czepliwa jest. To jest zrobione, żeby była dozbrojka, ale troszeczkę ma mniej się czepiać, nie? To jeżeli przynęty małe i tam średnie oglądaliśmy, no to teraz jasne. Troszeczkę grubiej, tak? No to coś takiego już. Przynęty tego bardziej by było widać. A tu zdradzisz nazwę, czy nie? Też nie. Też nie zdradzisz? Nie, bo to wszystko dużo jest z jednej marki, tak? Aha. No, to jest ciekawostka, bardzo lubię ten kolor. Mogę zobaczyć? Fajna guma na małych haczykach chodzi, na lekkich główkach chodzi. Ale ja tą gumę to gdzieś już widziałem ogólnie. To, tak to nie są takie gumy, których nie można kupić. To tak do widzów, jak rozpoznajecie markę, to napiszcie w komentarzach do niczego. O, to jest tak samo. Bardzo dobry kolor i bardzo dobra guma. Mhm. Nie wiem, jak się nazywa nawet, szczerze powiem. No, a, tak, to nie jest tak dlatego, że ty nie chcesz zdradzić, nie, tylko po prostu nie wiesz, jak się nazywa. Nie wiem, jak się nazywa. Wiem, aha, że jest dobra. Kupowane to było w Niemczech. Jak się nazywa, nie mam pojęcia. Dobra, gumy mamy ogarnięte, tak? Teraz klasyka mazurska.
bez żelaza się nie jeździ. A no właśnie, to zawsze. No to są wahadełka i tutaj to co, no, część jest kanadyjskich wahadełek. Mieć i mosiąc. To... Twoja ulubiona? Tak. Ale twoja ulubiona? Moja ulubiona? No. Od której zaczynasz? Znaczy nie, ale to jest bardzo specyficzna. Płytka woda i twitching. Twitchowanie. Wahadłówka tak. do twitchingu. Tak, to jest specjalistyczna bardzo. Rzadko się na nią łowi, ale trzeba mieć, nie? Co tu jest klasyka? Tu samo. To też jest klasyka. Chociaż nie duża, ale to też powinno się mieć. No tego to chyba nie muszę nikomu przedstawiać. No to tak, wszystkim znane algi, jasne. Algi, po prostu algi i morsy trzeba mieć, tak? Tak. No. Teraz co? Następne żelazo. Przejdziemy do wirusa. Oj, widzę, tutaj to jest, tego dopiero. Żelazo też trzeba mieć. I tutaj to rządzi w większości chyba MEPS i ponton. MEPS i ponton. Tak, MEPS i ponton. No dobrze, i od których wirówek byś zaczynał? Znaczy, od których zaczynasz? Dużo łowię MEPS-em, także no to klasyka jest chyba, nie? Tu mam taką ciekawą wiróweczkę, też nie powiem jak się nazywa, ale podpowiem, że robią to mistrzowie świata, tylko nie pamiętam z którego roku, Litwini. Błyska, która jest najlepsza do 1,5 metrowej wody. W różnych tam kolorystykach oczywiście ona jest. I tu jest kilka albo kilkanaście, tak? Bo to są wszystko te błyski. Ma i bardzo ciężkie skrzydło, a jest w korpusie bardzo lekkie. No i jakieś wiadomo takie. Na bardzo płytką wodę to nadróżnie są używane. Tak właśnie myślałem, te koraliczni. A to jest rękodzielnika, to są rękodzielnicze blachy, tak, prawda? Tak, sześć wodecki albo wadecki, nie pamiętam dokładnie. Pokażesz tak jeszcze tak frontem do kamery, jak każdy wędkarz lubi zaglądać, nie? To wszyscy lubią tak zaglądać. Co oni tam mają? No, to jest żelazo mamy. Jeszcze coś. Troszeczkę metalu jeszcze. Cykatki. To mamy jakieś cykatki, kilka wirujących ogonków. Taki w Polsce temat właściwie troszeczkę niszowy, prawda? Tak, ale zawodnicy tym łowią. Nie ukrywajmy, tak samo jak wirówkami, tak samo wirujące ogonki. Dużo, dużo zawodników tym łowią. No dobrze, też twoja jakaś ulubiona może? Albo od której zaczynasz? Od której zaczynam, to zaczynam od tego. I od tego. Z tego pudełka, tak? Jasne, czyli Spin Magic, a ta druga to... To jest chyba... Lucky John Treblet, to się nazywa. To taka uniwersalna też, łowi się okonie, a przyławia się szczupaki. Jasne. Na zawody super sprawa, nie? Bo każda ryba się liczy, a można przyłowić, nie? No dobra, to teraz co? Całe pudełko zawodniczych woblerków. Jedna marka to jest. Jeden producent. Aha. Zresztą zawodnik. Powiem tylko, że ma na imię Jarek, a nikt więcej nic nie powiem. Okay, wszyscy tak, będą wiedzieć. Też tak sobie zajrzymy tutaj. Muszą troszeczkę się zagłębić, jak będą chcieli wiedzieć, kto to jest. Czyli duże slajdery, jak ktoś rozpoznaje, to tak. Czyli taki chcesz troszeczkę pozostać zagadkowo ogólnie. No tak, ludzie muszą troszeczkę pracować, nie mogą dostać wszystkiego czarno na białe. Na talerzu. Bo się rozleniwią to dokładnie. Teraz ulubiona metoda. To są wszystko woblery twitchingowe. Coś pokażemy, załóżmy. One są mniej więcej markami poukładane, tak? Aha. Tu jest akurat taka marka? Tu jest Megabass. Megabass. Tu jest kanata, one ten... taka podstawa jest, nie? A tak naprawdę twitching też jest taką troszeczkę niszą jeszcze, jeśli chodzi o wędkarstwo. Tak, w Polsce. Ja tym łowię 5 lat.
albo 6 już teraz. Dlatego właśnie warto zajrzeć, co zawodnicy mają w pudełku, tak uważam. No, kolegę mam z Litwy, który ma sklep wędkarski i on mi o tym zdradził, zapytał się, bo ja nie wiedziałem, co to jest. On mówi, a wobery jakieś do pitchingu nie potrzebujesz? A ja mówię, ale co to są te woblery? No 5-6 lat temu to było. A co to są te woblery? On mówi, to ty nie wiesz, jak, co to jest wobler do twitchingu, to z czym wy w Polsce łowicie szczupaki? Dobre. On był bardzo mocno przerażony, nie? U nas to było nieznane. O, tak samo to, to jest też klasyka. To są wszystko japońskie woblery, tak? Nie jakieś tam podrabiane czy coś, tylko to są oryginalne woblery. Jasne. Klasyka i jeszcze jedna klasyka. To był Max skład, a tu na przykład jest też taki, załóżmy bajecowy, tak? W różnych kolorach. W większości to są suspendery, tak? W 90%. Czyli woblery, które się w toni unoszą. Tak, tak, neutralne. Jasne. No to widać, niektóre już są trochę zużyte. Załóżmy ten, widać, opis. No, po, tam pojedzony, po, jest pojedzony dokładnie. Po kilkudziesięciu szczupakach, może trochę więcej. Tu jest jakiś trochę też pojedzony. Co to jeszcze mamy tu ciekawego? No to jest taki pitching trochę większy. Załóżmy. Pokażemy coś mniejszego. Są małe woblerki. Czyli to też tak pod okonia, tak? No i czasami szczupaki, tak? Częściowo okonie, ale i szczupaki. Magalon, klasyka szczupakowa, na prędko wodę z żylskami. Jakieś tu poperki okoniowe, tak? To mamy takie małe. Małych mamy. Tu jest wir. Bardziej okoniowy to jest. Okej, tak sobie pozwolę zajrzeć. Lucky Johna to trochę jest, czy mi się wydaje? Też jest, tak, Basara. Basara. Basara, tak. Fajnie. Jak okoniowa to Basara. No to mamy załatwione. I zostaje jeszcze troszeczkę artylerii. Tak. Czyli już tak naprawdę może nawet nie na grubo, ale średniej wielkości, załóżmy, tak? No to klasyka, jakieś tam slidery, jakieś rękodzieła, jak to jakiś Irek, albo nasz kolega Polak mieszkający w Irlandii, Romek, robi takiej wielkości. Może coś pokażę nowego, którego jeszcze nie ma, od Romka, jak już jesteśmy przy Romku. Bo to fajny chłopak, o. Taki fajny prototyp. Bardzo ciekawy wyberek, taka zyberka. Bardzo ciekawy, pomalowany. Wiadomo, z dużych to klasyka. No tak, w Polsce Salmo. Ciężkie do kupienia, 16 cm. Mhm. Tak? A podmienisz wiaderka, bym tutaj mógł tak bardziej zajrzeć? Mhm. Termosik z kawą musi być obowiązkowo. No faktycznie, tutaj to jest gruba artyleria. Tu serio? Jest gruba, no jakieś tam Irka 22 w różnych kolorach, tak? To one są oczywiście tutaj wzięte wszystkie tonące, ale są też w wersjach pływających. Od jakichś żarówiastych, jakaś płotka, jakiś linek naturalne. I to są załóżmy dżerki. Tu jest jakiś leszcz pływak, który idzie pod samą powierzchnią i plecy pokazuje, robi bruzdę na wodzie. Tu już płytka woda, jakieś tam pół metra swimbaity. To jakiegoś fajnego pokażemy tak kolorystycznie, żeby był ładny. O, przynęty, które mają po 25-6 cm długości i około 200 gram wagi, tak? To coś ciekawostka. Sprawdzają się również w Polsce. Oczywiście, że tak. No właśnie. Co tu jeszcze mamy? O, to takie pomalowanie, też bardzo ładnie pomalowane ręcznie. To tu wiadomo, klasyka, 22, jakiś booster. Tak. Jakbyś tak na odwrót wziął pudełko, to byłoby te woblery po drugiej stronie widać. Tu jest jeszcze ciekawostka, która spadła.
Jerk z ogonkiem. Jerk z ogonkiem, żarówiaste kolory, a sprawdza się na słoneczne dni i flauta. Aha. Dlaczego? Nie umiem tego wytłumaczyć. Jest on gdzieś w dwóch wielkościach. Nie masz takich momentów, że momentami nie wiesz, co masz założyć? Oj, bardzo często tak jest. To jest takie chyba klasyka, bo jak się ma tego tyle, a trzeba mieć, bo jak się jedzie na nieznaną wodę, to trzeba mieć po prostu wszystko, żeby nie być zaskoczonym. Tak jak na przykład dzisiaj nie wzięliśmy sprzętu sandaczowego, dzisiaj się okazało, że ludzie sandacze łowią. Czego tu się nikt tak naprawdę nie spodziewał, nie spodziewał za bardzo się, na dzielnie dużym. Szczupaki dzisiaj nie były aktywne, co prawda my złowiliśmy dwa, ale nie były aktywne. Ludzie zaczęli sandacze łowić i się okazało, że dwie czy trzy ekipy mają po trzy sandacze. Na wodzie, gdzie mieliśmy tylko i wyłącznie łowić szczupaki. Ciekawostka. Ciekawostka. No, wygląda to wszystko pięknie. Ile czasu to wszystko kolekcjonowałeś, że się tak wyrażę? No, od początku jak łowię. Także już trochę lat trwa, nie? Zbiera się to. No, nie dokupuje się tego na siłę teraz, żeby tylko dokupować. Raczej teraz to już kupuję takie rzeczy, które... Uzupełniasz bardziej, tak? Z polecenia uzupełniam, że wiem, że na przykład tego nie mam, a to jest dobre. A tak to raczej się już nie dokupuje, nie? Jasne. Czyli co? Dzisiaj na grubo, bez ochroniowych przynęt, tak? Same szczupakowe? Nie, wczoraj było na grubo. Aha. I dlatego wczoraj nie połowiliśmy. Łowiliśmy tak jakby się przyjrzeć, to praktycznie cały dzień z tego wiaderka. Największymi przynętami, tak? Jasne. Zaryzykowaliśmy, a trzeba było łowić 3-4-calowymi małymi gumkami. A dzisiaj już łowiliśmy, tak jak powinniśmy wczoraj łowić, małymi gunkami i złowiliśmy bez problemu okonie i jeszcze złowiliśmy dwa szczupaczki. Jeden przy podbieraku uciekł, trzeci już by było bardzo fajnie, nie? Jasne, no dobrze. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu widzów. No i życzymy samych sukcesów w przyszłości. Dziękuję. Dzięki, cześć. No i to na dzisiaj, moi kochani, niestety wszystko. Trzeba się powoli pakować, wracać do Warszawy. Może jakieś wiślane miejscówki peletem podsypać. A, jeszcze jest sprawa do Was. Jeśli macie jakichś zawodników, których lubicie, obserwujecie i chcielibyście się dowiedzieć, co mają w pudełkach, piszcie śmiało w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.